Halo, cześć, witam was w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4, gdzie gramy sobie państwem o nazwie Leinster, który, tak ciekawostka jest, to Leinster naprawdę istnieje, jest to prowincja Irlandii, to taka ciekawostka. A zatem, słuchajcie, zobaczyłem, wbiłem kolejną technologię dyplomatyczną i tak patrzę sobie na zasięg mojej kolonii, patrzę 412. A tam większość tych kolonii były tak, w ogóle to mam już dwóch kolonistów. Mówię, większość tych kolonii było, tu kurczę, można było ten. Za mniej w sensie. Zobaczcie. Tu jest potrzebny ten i mogę wysłać już tych kolonistów, więc chyba tu się wysyła, tak? Pyk. Okej, tu też wyślimy. Pyk, skoro mamy dwóch. Tu jeszcze nie możemy, bo nie mamy kolonistów do wysłania. Także no ten tego. I co on robi tutaj? On nam chyba tą właśnie kolonizuje teraz, tak? Czy my będziemy tutaj potrzebować wojsko czy coś? Ja tu generalnie tą taktykę, tą moją na kolonistów, znaczy na tych, na tubylców, zmieniłem z powrotem na naparzanie ich. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Tak, PS to boostne, to stabilność na plus 2, tu mi coś chce wybuchnąć. Aha. No właśnie, bo część moich prowincji stała się protestancką, ponieważ koło siebie mam ten ośrodek reformacji, mi tutaj kurwa to wszystko ten nawraca. To mi się nie podoba, ale nic z tym widać nie mogę zrobić na razie. Mogę wziąć siebie jako obrońca wiary, ale obawiam się, że niedługo będziemy musieli się przerzucić na protestantyzm, ponieważ chyba z tym nie wygramy. Dobra, poczekajmy, zobaczmy. 50 dni. Które ja to prowincje robię? A tą i tą. A to co to jest? A, żeby wrócił, okej. 20 dni. I czy my będziemy tu mieli coś? Zobaczmy. Ja sobie schowam tutaj ten. O. I co? Już jest moje? Zajebiste. Już jest moje, tak? Czy co? Kultura. Irish, czyli ta moja. To są chyba ci ludzie. A, i oni, ta kolonia będzie się teraz rozrastać. Z tego, co tutaj zrozumiałem. Nie mam, jak nie mam kolonistów do wysłania. To mogę już ich wrócić, czy nie? Czy oni budują właśnie tą kolonię? Oj, Francja też przejęła tutaj wyspy. Nie podoba mi się to. O, mogę więcej odkrywać. Jestem absolutnie za. Okej, czyli tak to działa. Czyli jak on buduje kolonię, tak? Ona będzie gotowa chyba za te 65 lat, czy coś takiego. Tu francuska też kolonia. Okej, spoko. Dobra, weźmy sobie może obronę. Nie, nie potrzeba. Nowa technologia militarna, ale nie. Mam plus 25%, to nie, halo. Problem taki, że niedługo będę miał bunt, a ja nikogo nie mam. A ja nikogo, żadnych żołnierzy w kraju nie mam, halo. Bo mam, muszę sobie zbudować te 10 tysięcy, czy tam ile mam tego Forge Limitu. 10 tysięcy, no to zbudujmy te 10 tysięcy. Nie najemników, żołnierzy, zwykłych, po prostu, walić konnicę chyba. 5, 6, zróbmy 7 i 3 tysiące, potem dorobimy konnicy. Czyli ta kolonia będzie nam się budować chyba, z tego co rozumiem, 65 lat. Nowi ludzie, 16%. Tak, bo tutaj, zobaczcie, mamy już
76 settlersów, czyli tych ludzi takich w tych kolonii. I on tu mam 26 i to jak tu się zapełni ten 1000, to będzie nasza rdzenna prowincja, z tego co rozumiem. Tubylców już tam nie ma. Wybiliśmy wszystkich. Przydałby nam się nowy kolonista. Co możemy zrobić? Teraz widać, teraz rozpoczyna się prawdziwy wyścig kolonialny. Technologię, nie, gdzie to było? Ideę i tu niedługo będzie, tu możemy, nowy kolonista, plus jeden. Więc uzbierajmy sobie 400 dyplomatycznych, walić te już technologię, 400 dyplomatycznych i będziemy sobie tutaj, no. Tutaj też by się nam przydało. To też mogę. Tu chujowe te prowincje są, szczerze mówiąc. Więc w sumie... w sumie to potem zrobimy. Okej, my gdzieś statki płyną sobie i odkrywają. Okej, oni tutaj Afrykę odkrywają, spoko. Tu widzę, Portugalia prowadzi wojnę z Mali? Z Mali, no ja się nie dziwię, że oni to wygrywają, bo Mali to jest chujowy kraj. Znaczy, ta Afryka, to wiadomo. W sensie... w sensie, że biedny bez technologii w ogóle. Okej, odkrywaj sobie tutaj. Mam nadzieję, że odkryjesz nowe wyspy, które będę mógł skolonizować. My friend. I z tej kolonii potem chyba będziemy czerpać zyski, z tego co rozumiem. To jest, widzę, dość bogate te prowincje są. 4-5-1, chyba o to chodzi, że są bogate. 4-5-1, tam to było 1-1. Czyli to są chyba bogate prowincje. Na razie bijmy się o te bogate prowincje. Aha, czyli mogę zakładać kolonie tam, gdzie nie ma... nie ma... nie ma... nie ma chyba tych... jak one się nazywają? Tubylców. To wtedy mogę zakładać kolonie, spoko. Czy ty mi coś odkryłeś nowego? No, nie odkrywasz mi nic nowego, halo, przyjaciel. I rozumiem, potem będę mógł się tam bić z tymi tubylsami. Spoko, tworzymy kolonialne imperium. I tak wszystko później upadnie i powstanie taka Brazylia czy coś. Nieważne, ważne, że musimy z tego czerpać hajs. Czypać hajs musimy. O kurde, mam korupcji plus 2, halo. Redukuj to, come on. Czemu wzrasta every day? Come on, wydaj więcej hajsu, ma nie wzrastać. Kurwa, ile tego hajsu ja będę wydawać? Ojejciu. Aha, no bo mam niejedność religijną, no kurde. Słuchajcie, ja nie wiem, przerzucamy się na... nie wiem, czy to tak się opłaca. Ej, tu mamy ośrodek. O, trzeba byłoby to zniszczyć. Tylko nie wiem jak. Wiem, że da się zniszczyć jakoś, ale nie mam cholery pojęcia jak. No i to nie, to w ogóle nie mam szans co walczyć. Będziemy protestantami i tyle. Dobra, przerzućmy się na protestantyzm. Mam nadzieję, że nie wybuchnie mi 500 tysięcy. Los 100 prestiżu, o nie. Dobra, jestem gównem, mam minus 96 prestiżu. Jestem protestantą. Weźmy sobie obrońcę wiary. Co to? Show aspect. Co to jest? To jakieś widzę bonusy. No dobrze, no to jesteśmy państwem protestanckim. Tu mi wybuchną niedługo 500 tysięcy buntów. Dlatego my szybciorem musimy tutaj zbudować armię. Czy ja płacę opłacam kolonistów? Dlatego mam tak mało hajsu? Wow, ile trzeba płacić za kolonistów? Oh shit. Dobra, szkoda, że nie jesteśmy już chrześcijanami. No ale trudno się mówi. Dobra, potrzebujemy lidera mimo to. Tu mamy zasiad na tronie Eryk I. I Eryk II jest ten. Będzie kolejny na tronie.
Dobra, zrobimy, jak wybuchną bunty, to najwyżej dorobimy żołnierzy, bo na razie... bo na razie nasz przychód wygląda jak gównianie. Mam nadzieję, że teraz płacę za kolonię, a potem kolonia będzie płacić mi. Tak? Czy mam nadzieję, że tak to działa? O, tu mam handel jakiś. To się nazywa... Nie wiem, co to jest za handel. Znaczy, ten handel idzie... Gdzie ty idziesz? Idziesz do Brazylii, do Sewilli. No spoko. Nadal odkrywają te kiepy. No, nadal sobie tutaj bywają. No okej. Okay. Ej, tu coś odkryliśmy, co to jest? A, tu Brazylia pewnie. Okej, okay, to odkrywaj, znajdźmy jakieś wyspy. Przydałby się jeszcze jeden kolonista. Już trzech... Nie, ile mam kolonistów? Dwóch. To czym? Stop. A, no dwóch, okej. Okay. 65 lat. Spoko. W tym czasie mamy troszeczkę przerąbane. O, nowa wysepka, proszę bardzo. Przydałoby się tam wbić i zrobić co swoje. Zrobimy, spokojnie. Jestem chyba... Kto by się spodziewał, że takim państwem Leinster można, kurde, stworzyć kolonialne imperium. Znaczy, na razie mamy dwie kolonie, dwie prowincje, ale... ale będziemy do tego dążyć. Cały czas chcę zaatakować Szkocy. Cały czas gdzieś tam patrzę. Ale ona ma, kurde, cholernie dobre sojusze. Anglia ma cholernie... nie, Anglia ma chujowe sojusze. Tylko z Austrią ma, nie? Jakby wziąć na przykład z taką sojusz z taką Szkocją, czy z taką Francją, to byłoby wow. Tylko Francja jest do mnie nastawiona hostage. Dlaczego? Ja jestem do nich friendly, come on. Dlaczego jesteście do mnie hostage? Pewnie, bo mamy tutaj koło siebie kolonie. Dominika i Guadeloupe. Czy pewnie to jest Guatemala, a to jest Dominika. Chyba. Nie wiem. Nowa technologia, ale to cały czas ta militarna. Mam nadal plus 15%, więc jeszcze chwilę poczekajmy. A to kogo jest? Tak z ciekawości. Portugalii, która zresztą prowadzi wojnę z Milanem. I tą wojnę wygrywa, no ja się nie dziwię, Milan to piździ państwo, że tak powiem. Florencja, Papal State. O proszę, nadal istnieje państwo Naples. I Polska nawet nadal istnieje. Kto to pisze? Proszę przestać. Ej, w sumie nie mam neta. Więc... Znaczy mam w telefonie w sumie, aha, dobra. Dobra, niech sobie leci. Co Zenon? Okej, okay. Grajmy. Kontynuujmy naszą grę. Gdzie tu pisze, ile nagrywam? A, 14 minut, okej. Okay. Chciałem coś w tym odcinku ciekawego zrobić, ale jak zwykle. Znaczy zrobiliśmy, skolonizowaliśmy wreszcie. Wreszcie już wiem, jak to działa, kurde, nie? To jest fajne. Spoko. Zauważyłem, że jak nagrywam przez jakąś dłuższą chwilę, to mi głos robi się strasznie taki męski. Męski się robi. Znaczy taki nie męski, znaczy taki no głębszy się robi. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale chciałem tak, wiecie, sobie pogadać, a tu cały czas, dobra, nieważne. Ała. Wziąć tą nową technologię? Nie, no w sumie poczekajmy jeszcze chwilę. Skoro mogę, Eryk to taki średni król, bym powiedział, a jego następca... No jest troszeczkę lepszy, ale to nadal chujowy król. Convention is full. Okej, okay, czyli mamy jeszcze jedną prowincję do nawrócenia, którą nie mogę. Ponieważ z tego co rozumiem jest już nawracana, okej. Okay. No czyli bang, czyli jesteśmy... Szkocja nadal się
opiera tym, by być protestant. No zobaczcie, jest Szwecja, jest już, zaczyna być tutaj Bohemia. Tak jak zawsze grałem Polską, próbowałem z tym walczyć. Nie da się, no nie da. Pewne prowincje muszą być protestanckie i będą, i koniec, finito. Nic z tym nie zrobisz. Kraj niby możesz mieć katolicki, ale wiesz. Wiesz jak jest. O, już nie mam żadnych buntów. Okej. Sponio. Dobra, stabilność plus 2, tutaj fajnie. Wszystko spoko jest. Czyli po co mi te 7000 wojska? Wywalmy z 4 i zostawmy tylko 3000. Wiem, że to głupie zagrałem, bo cały czas manpower tracę, ale nie mam hajsu na to, by posiadać jakąś... Co to było? Aha, że... Dobra, skończyli. No, odkrywaj, come on. Odkrywaj dalej. Tu już... Ej, zauważyłem, że jesteśmy dużo w sumie przed innymi. Przed samą Portugalią, czy tam Francją. To mi się podoba w sumie. Czekajcie, ja sobie tylko... Jak na... Gdzie ty płyniesz, my friend? Okej, ty płyniesz odkrywać tutaj... Amerykę Południową. Okej, oni się tu robią. Jest 17%, tak? Czy co? Nie, jest 21%. Co to znaczy growing? Dobra, są tu jeszcze jakieś opcje, by coś zrobić? Nie no, jest to building colony. Tu mogę odwołać, żeby ten... Dobra, no, to, czyli trochę to potrwa. Niech się robi, niech się dzieje wola nieba. No jest tu prowincje, można kolonizować. Tutaj są beznadziejne prowincje. Więc teoretycznie myślałem, że... Teoretycznie dobrą wybrałem prowincję. Słuchajcie, myślałem też nad serią, nad nową serią i tak myślałem, że w sumie nigdy, rzadko co widać na przykład z okresu tam 1800 roku, tamte granie państwami i pomyślałem, że może zagramy sobie USA. Co wy na to? Myślę, że fajna propozycja. Okej. Jakieś bogate prowincje. To należy... Nie czaję. To należy chyba do... Aha, to należy do tego. To jest osobna... To są osobne prowincje. No te wyspy są naprawdę, naprawdę fajne. Są bogate w minerały i tam wszystko winne. Tutaj bym tak średnio powiedział, tak. Zobaczmy tak z ciekawości. Jak tam u nich prowincje? U nich też są bogate, widzę tak nawet. Aztekowie i tak dalej. To się popodbija się spokojnie. Musimy być potężni. Nie zapominajmy, że gramy na poziomie trudnym. Więc ja się nie dziwię w sumie, że taka Szwecja ma, kurde, 5000 sojuszy i nie mogę jej zaatakować. A żeby w ogóle mam minusy za to, że mam hard, za to, że mam poziom trudny. Więc to w ogóle... Mieć jakiś sojusz. Zresztą w poprzednim odcinku zerwaliśmy sojusz z Hainaut. Czegoś tak. O, więc lipa trochę, no. Dobra, nasz roczny prestiż jest plus 6 aż, bo mam minus 87 prestiżu, więc ja się nie dziwię. Dobra, czy ty wracasz, my friend? Ty wracasz chyba, tak? Skończyłeś misję? Skończyłeś. Wyślemy cię jeszcze na kolejną misję. Dobra, nasz w sumie kraj nasz wygląda nawet stabilnie. Oprócz tego prestiżu i korupcji, ale spada.
Okej, okay, Explosive Finishing. Wisi na kolejną tutaj odkrywanie. Ile, Jezu, ile my tu mamy do odkrywania. Dobra, czy jesteśmy nawet dużo do przodu? Nie, to by było bez sensu. Po prostu oni też, większość państwa ma po prostu plus 2 tam kolonizatorów czy coś. Nie może wszystkich tych tutaj widzę kolonizować. Co to jest w ogóle? Development. Okej. Dobra. Czyli ty sobie gdzieś płyniesz, my friend. Tutaj weźmy na ten. Okej, okay, teraz płyniesz tam Amerykę Północną odkrywać, a my widzimy się już w kolejnym odcinku, ponieważ ten trwa już 21 minut w tym momencie. I w kolejnym odcinku ja w tym czasie może uda mi się skończyć tą kolonię. Zobaczymy, jak to wszystko działa i w kolejnym odcinku będziemy nowe tutaj prowincje kolonizować. Będziemy może, ja wyczekam momentu, aż zaatakujemy Szkocję. Ja ją zaatakuję, kiedyś ją zaatakuję. Anglia też weźmie udział, by wzięła w wojnie. Gdyby nie ta Francja, albo chociaż nie, żeby jedno państwo może wziąć udział. Taka Kastylia, czy coś. Ale gdyby te jakieś Kastylia albo Francja tylko wzięła udział w wojnie, czy tam sama Szwecja, zaatakowałbym ją z Anglią, jeszcze weźmiemy sojusz na pewno. Z jakimś tutaj państwem, może z Burgundią, z Savoją, to wszystko w kolejnym odcinku, a teraz papa, cześć, elo.